Kochani, witajcie. Słuchajcie mnie pewnie tak. Kochani, witajcie. Nazywam się Rafał. Zostawcie koniecznie kciuka w górę i subskrypcję. Zapuszczę to być na bieżąco, kochani. Dzisiaj taki vlog w domu. Jak widzicie, dzisiaj sobie opoczywam. Jakim pięknym, można powiedzieć, w domu. No, po prostu dzisiaj, kochani, gorąco. Pomyślałem sobie, że taki materiał się nagram w domu. Na spokojnie, żeby jakoś to, wiecie, miało frajdę z tego. Dzisiaj, kochani, wstałem dzisiaj o 10. Pomyślałem sobie, że jak się ogarnę z tym śniadaniem, piję sobie kawę, to wsiądę do kamery i właśnie sobie trochę pogadam z wami do kamery, żeby tam po prostu sobie, wiecie, kochani, pogadać tak z nudów. Bo mi się nudziło dzisiaj, nie miałem co robić, to pomyślałem sobie, że dobra. Odpalę kamerę i teraz pogadam z wami na YouTubie, żeby jakoś to, wiecie, wyglądało. A wy, kochani, jakie macie głównie plany na wakacje? Co robicie w wolnym czasie? To można śmiało pisać, śmiało zadawać. Też mi, co tam głównie robiłem, co robię. Ja po prostu robię to, co zwykle. Opoczywam, chodzę na zakupy, korzystam trochę z dworu, że tam trochę dzień się robię. Fajnie, wszystko jest, kochani, na Instagramie. I na Twitterze. Wszystkie linki, które oczywiście korzystam, to bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkie linki będziecie mieli pod tym filmem, to koniecznie tam wpadajcie, to polecam. No i kochani, tak to właśnie leci. Dzisiaj byłem na dworze, tak chyba około 11. No to było naprawdę gorąco. Teraz, o tej godzinie też pewnie gorąco, bo jest godzina 13. 05, to pewnie też jest gorąco i kochani, tak to właśnie wygląda. No, u mnie jakoś leci pomału, aby do przodu. Moje zdrowie jest na razie w porządku, to nie narzekam. Bywało lepiej, albo tam gorzej na przykład, no ale nie narzekam, kochani, jakoś to właśnie leci u mnie. No i jakoś to, kochani, wygląda. No, dzisiaj jest piękna pogoda, gdzieś można pojechać na jeziorko czy na morze, to zachęcam. Ja nie wiem, co będę jeszcze robił, ale może pewnie wyjadę na parę dni pewnie. Ale spokojnie, kochani, będę tutaj cały czas sprawdzał wasze komentarze, co robicie, co planujecie, to będę po prostu opisywał każdemu. Ale nie obiecuję, bo z tego powodu, że was naprawdę jest dużo, ale przy okazji dziękuję, ale po prostu was jest dużo i po prostu mogę się nie wyrabiać. Bo po prostu nie mogę się nie wyrabiać, że będę każdemu opisywał na każdy komentarz, bo wiecie, weźcie to pod uwagę, to że was jest tyle, że naprawdę. Ale przy okazji dziękuję wam za to, że każdy mnie ogląda, że każdy mnie też wspiera na kanale. Do całego serca, kochani, dziękuję wam, że naprawdę ja po prostu się staram z całego serca, żeby każdy odcinek był naprawdę dobry, taki, żeby dobrze się oglądało, tam dzień czy tam wieczorem na przykład. Po prostu, kochani, się staram, żeby każdy materiał był naprawdę dobry, no żeby po prostu się pięknie oglądało, tak? Nie oszukujmy się. Ale jako youtuber, po prostu, kochani, ja nie lecę na hajs, tylko po prostu lecę na to, żeby każdy materiał był naprawdę dobry. Ja po prostu, kochani, robię to dla was, nie dla siebie, że ja o. Tylko tyle pieniędzy zarobię. Nie, ja po prostu, kochani, jako youtuber, po prostu to nagrywam to od siebie i od serca. To jest moja taka pasja do nagrywania materiałów. Od małego chciałem być youtuberem i po prostu co mnie tam wzięło, to po prostu oglądałem wszystkich youtuberów, którzy oczywiście zaczęli już nagrywać, to oglądałem. Pomyślałem sobie, że no dobra, czemu nie? I tak powiedziałem do siebie, muszę kiedyś być youtuberem. Kiedyś muszę zaczynać, nagrywać, mieć jakieś tam pomysły na YouTube'a. No i kochani, moje marzenie się spełniło i udało mi się, bo od 10 lat, można to powiedzieć, chciałem być YouTuberem, ale nie nagrywałem, bo wiecie, nie miałem takiego dobrego telefonu, nie miałem kamery do nagrywania, ale moje marzenie naprawdę się spełniło i po prostu byłem pod wrażeniem tego, że mi się udało. Założyć kanał i już zaczynam tam nagrywać, jakieś tam jest pomysły na wszystkie tam odcinki, które oczywiście nagrywam na YouTubie,
Ale po prostu, kochani, to jest moja piękna historia, która naprawdę tutaj była naprawdę piękna. Jako ten kochani, cóż się to naprawdę jestem pod wrażeniem, no bo wiecie, od małego chciałem być youtuberem. Ale jak wyszło, to wyszło, kochani. Ale ważne, że moje marzenie się spełniło, że wykonuję swoją pracę na YouTubie, że staram się, mogę, żeby, wiecie, każdy materiał, co stawię, to żeby najpierw sprawdzić i dopiero go wystawić na YouTube, no bo wiecie, kto jest z moim kanałem, że ja po prostu lubię wszystko sprawdzać na spokojnie, żeby nie było, że coś tam, wiecie, nie wyszło w filmie albo coś. Ja po prostu każdy film sprawdzam po nagrywaniu z domu, czy z spacerku, czy z dworu. Zawsze, kochanie, nagrywam na spokojnie i to potem się oglądam. No i kochani, jakoś to tutaj u mnie leci pomału, aby do przodu. Dobrze się czuję na razie, nie narzekam. Aby tak było dalej. Na razie odpukać, dopóki co, ale nie narzekam, jakoś to leci u mnie, kochani, no bo dzisiaj jest naprawdę fajny dzień, to dzisiaj coś tam można się porobić. Na przykład zrobię sobie, nie wiem, gryla dobrego. No wiecie, co tam można porobić, kochani. Dajcie ogólnie znać koniecznie w komentarzach, jakie macie ogólnie plany na wakacje, co robicie ogólnie w wolnym czasie. To można śmiało pisać. Nie krępować się, to polecam. A ja, kochani, też również zapraszam na mojego Instagrama i na mojego Twittera. Wszystkie linki, które są na mojej kanale, to są aktywne i oczywiście tam też jestem na bieżąco. Na tych wszystkich moich stronkach internetowych, to koniecznie, kochani, też się to sprawdźcie. To koniecznie się tam podajcie, to polecam. A ja, kochani, wam życzę oczywiście dobrego dnia lub wieczoru. A ja, kochani, dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobał taki materiał, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. I dziękuję za uwagę, kochani. Trzymajcie się i serdecznie was, kochani, pozdrawiam.